Kamienica przy ulicy Skłodowskiej 16 wygrała tegoroczną edycję konkursu Ładny Dom w Wałbrzychu. Zwycięzcy otrzymali od Urzędu Miasta nagrodę w wysokości 5,5 tysiąca złotych. To już 10. edycja konkursu. W tym roku napłynęło 50 zgłoszeń. Drugie miejsce zajęły kamienice przy ulicy Dmowskiego 12 i Daszyńskiego 18. Nagroda to po 2900 zł. Sprawnie szło, szybko szło i dobrze. Naprawdę. A ile czasu zajął cały remont? Dwa miesiące, nie? Bo to myśmy... Dwa miesiące do grudnia. No, a potem była jeszcze przerwa, elewacja, bo zimna, elewacja jedna z tyłu i z przodu to była do grudnia, a później jako wspólnota jeszcze żeśmy... Pracę wewnątrz myśmy wewnątrz, mieli. Także klatkę mamy też zrobioną. Nie, my to już mądrzy ludzie jesteśmy i zrobiliśmy termomodernizację. Ociepliliśmy strych, piwnicę żeśmy zrobili, schody, barierki, tak, wszystko, na... ściany. Wszystko, że tak... powiem, mamy powymieniane wodę, gazy, piony. Możemy spokojnie do starości żyć. Trzecie miejsce zajęły wyremontowane kamienice przy ulicy Przeskok 15, 1 maja 81 oraz Przyjaciół Żołnierza 24. Nagrody, jakie otrzymali, to 1500 zł.